Bon, bah, c'est ça. Tu vas tout de suite. Katamrita Mataji. Is translating, huh? Yes. Okay. I can begin, I guess. Om Gyana Atimidandasya Janaganasa Lakayam Chakshur Smritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Karam Hayad Dhatri Saparantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Varakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sagana Raghunathan Vitam Sajivam Advaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vashaka Vitamstra Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Stuta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatiru Vascha Pipasinu Vaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12. Text 12. Czytamy Srimad Bhagavatam, kanto pierwsze, rozdział 12, tekst 12. Well, the Anna is translating to Russian. Czy tłumaczymy też na rosyjski? Anna, no to jest. Okay. Tata sarva guno darke sanukula hodaye Janye Vyamsa Dara Pandur Puya Pandur Ivo Jasa. Translation. Thereupon, when all the good signs of the zodiac gradually evolved, the heir apparent of Pandu, who would be exactly like him in prowess, took birth. Tłumaczenie. Po czym, kiedy rozwinęły się wszystkie dobre znaki zodiaku, prawowity następca Pandu, który dorównywał swemu przodkowi w dzielności, narodził się w tym świecie. Report. Astronomical calculation of stellar influences upon a living being are not superstition? No, that's not the word. Supasitan. But are factual as confirmed in Srimad Bhagavatam. Every living being is controlled by the laws of material nature at every moment, just as a citizen is controlled by the influence of the state. The state laws are grossly observed, but the laws of the material nature, being subtle to our gross understanding, cannot be experienced grossly. As stated in the Bhagavad Gita 3.9, every action of life produces another reaction, which is binding upon us. And only those who are acting on behalf of Yajna, Vishnu, are not bound by the reactions. Our actions are judged by the higher authorities, the agents of the Lord, and thus we are awarded bodies according to our activities. Laws of nature is so subtle that every part of our body is influenced by the respective stars, and a living being obtains his working body to fulfill his terms of imprisonment
by the manipulation of such astronomical influences. Go ahead, let's stop there and translate. Znaczenie. Astrologiczne kalkulacje wpływów gwiezdnych na żywe istoty nie są bynajmniej przypuszczeniami, ale są rzeczywiste, jak potwierdza to Śrimad Bhagavatam. Każda żywa istota jest kontrolowana przez prawa natury w każdej minucie, dokładnie tak, jak obywatel jest kontrolowany przez wpływ państwa. Prawa państwowe mogą być postrzegane na platformie wulgarnej, ale prawa materialnej natury, będące subtelnymi dla naszego prostego zrozumienia, nie mogą być w sposób wulgarny, namacalne. Jak oznajmia Bhagavad Gita 3.9, każde działanie żywej istoty wytwarza reakcję, która nas związuje i tylko ci, którzy działają z ramienia Jagni, Wisznu, nie są związani przez reakcję. Nasze czyny są osądzane przez wyższe autorytety, przedstawicieli Pana i w ten sposób jesteśmy nagradzani odpowiednimi ciałami, odpowiednio do naszych uczynków. Prawo natury jest tak subtelne, że każda część naszego ciała jest pod wpływem odpowiednich gwiazd i żywa istota osiąga swoje sprawne ciało przez manipulację takiego astralnego wpływu, aby spełnić swój okres uwięzienia. So the key here is that if we work for Vishnu, Yajnavai Vishnu, as confirmed in the Bhagavad Gita 3.9, then we can get free from this law of karma. Kluczowym aspektem tego, o czym tu jest mowa, jest to, że kiedy pracujemy dla Pana Wisznu, to jesteśmy w stanie uwolnić się spod tego wpływu. Otherwise, at every step, we are creating new karma, whether good or bad, but it keeps us here in the material world. W przeciwnym wypadku, z każdym naszym krokiem tworzymy sobie nową karmę. Nieważne, czy dobrą, czy złą, ona i tak zatrzymuje nas w tym świecie, materialnym świecie. Therefore, this is the most auspicious activity we can do is serving Krishna. Dlatego też najbardziej pomyślną czynnością, jaką możemy wykonywać, jest służenie Panu Krishnie. A man's destiny is therefore ascertained by the birth time constellation of stars, and a factual horoscope is made by the learned astrologer. It is a great science, and misuse of a science does not make it useless. Maharaj Pariksit, or even the personality of Godhead, appears in certain constellations of good stars, and thus the influence is exerted upon the body, thus born at an auspicious moment. The most auspicious constellation of stars takes place during the appearance of the Lord in this material world, and is especially called Jayanti, a word not to be abused for other purposes. Maharaj Pariksit was not only a great Kshatriya emperor, but also a great devotee of the Lord. Thus, he cannot take his birth at any inauspicious moment. As a proper place and time is selected to receive a respectable personage, so also to receive such a personality as Maharaj Pariksit, who is especially cared for by the Supreme Lord, a suitable moment is chosen when all good stars assemble together to exert their influence upon the king. Thus he took his birth just to be known as the great hero of Srimad Bhagavatam. This suitable arrangement of astral influence is never a creation of man's will, but is the arrangement of the superior management of the agency of the Supreme Lord. Of course, the arrangement is made according to the good or bad deeds of the living entity. Herein lies the importance of pious acts performed for the living being. Only by pious acts can one be allowed to get good wealth, good education, and beautiful features. The sanskaras of the school of Sanatana Dharma, man's eternal engagement, are highly suitable for creating an atmosphere for taking advantage of good stellar influences. And therefore, Garbhadharana samskara, or the first seedling purification process prescribed for the highest caste, is the beginning of all pious acts to receive a good, pious, and intelligent class of men in human society. There will be peace and prosperity in the world due to good and sane population only. There is hell and disturbance only because the unwanted, insane population, the populace, is addicted to self-indulgence, sex indulgence. Przeznaczenie człowieka jest zatem stwierdzane przez konstelacje gwiazd w czasie narodzin i uczony astrolog może sporządzić prawdziwy horoskop.
Astrologia jest wielką nauką, a jej nadużycie w obecnych czasach nie czyni jej wcale bezużyteczną. Maharaja Parikshit, czy nawet osoba Boga, pojawili się pod szczególną konstelacją dobrych gwiazd. I tak oto został wywarty wpływ na ciało, które dzięki temu narodziło się w pomyślnym momencie. Najbardziej pomyślny układ gwiazd ma miejsce podczas pojawienia się Pana w tym świecie materialnym i jest on specyficznie określany słowem Jayanti, słowem nienadużywanym dla żadnych innych celów. Maharaja Parikshit był nie tylko wielkim cesarzem kszatrią, ale również wielkim baktą Pana. Tak więc nie mógł on narodzić się w niepomyślnym momencie. Tak więc jak wybierany jest odpowiedni czas i miejsce, aby przyjąć godną szacunku osobistość, tak również, aby przyjąć taką osobistość jak Maharaja Parikshit, który był szczególnie drogi najwyższemu Panu, został wybrany odpowiedni moment, kiedy wszystkie dobre gwiazdy zebrały się razem, aby wywrzeć swój wpływ na króla. Tak oto narodził się on po to, aby być znanym jako wielki bohater Śrimad Bhagavatam. Ten subtelny układ wpływów astralnych nie jest nigdy stworzony przez wolę ludzką, ale jest on dziełem wyższych autorytetów, pośredników Pana. Oczywiście układ ten jest robiony odpowiednio do dobrych czy złych czynów żywej istoty. Na tym właśnie polega ważność pobożnych czynów spełnianych przez żywą istotę. Tylko dzięki pobożnym uczynkom ktoś może posiadać bogactwo, dobre wykształcenie, piękne rysy cielesne. Samskary, przepisane przez szkołę Sanatana Dharmy, wiecznego zajęcia człowieka, są wysoce odpowiednie do stworzenia atmosfery sprzyjającym dobrym wpływom astralnym i dlatego Garbandana Samskara, czyli pierwszy proces oczyszczający, przypisany dla wyższych kast i spełniany w momencie zapłodnienia, jest początkiem wszystkich pobożnych czynów, aby otrzymać dobrą, pobożną i inteligentną klasę ludzi w ludzkim społeczeństwie. Pokój i pomyślność światu może zapewnić tylko dobra i rozsądna populacja, a piekło i niepokoje istnieją tylko z powodu niepożądanej, obłąkanej populacji nałogowo oddającej się seksowi. So, couple points. One is that Srila Prabhupada's astrological chart was also very auspicious. Warto wiedzieć, że ta astrologiczna konstelacja jakby narodzin Śrila Prabhupada również była bardzo pomyślna. And another point I wanted to make about this Garbhadhana Samskara, or the, you can say, the yagya, or the sacrifice made by the couple who are having sex life at a proper place and proper time and the proper consciousness. I tutaj warto jeszcze odnieść się do tej Garbhadhana Samskary, czyli takiego rytuału, który powinny odbywać pary, które chcą mieć dziecko jeszcze przed zapłodnieniem. To jest pewien rodzaj ofiary, jagni. Because the consciousness of the parents will also influence the child. Dlatego, że świadomość, stan świadomości, w jakim znajdują się rodzice w chwili poczęcia, będzie też wpływało na to, jaką świadomość będzie miało dziecko, poczęte dziecko. But in the current day, nobody even thinks about that. Ale w obecnym czasie nikt nawet o tym nie myśli. But it's a great science how to calculate when is the best time to create the child. Ale jest... or give the child a chance to come. Ale jest cała wielka nauka na temat tego, kiedy jest odpowiedni, korzystny czas na to, żeby to dać szansę żywej istocie, żeby stała się właśnie takim dzieckiem. Just like a farmer, he has a valuable seed he wants to plant in the ground to produce a nice crop. He chooses the right season and the right place to plant that seed. Tak samo jak farmer, który ma jakieś drogocenne ziarno, też zastanawia się, on wybiera, gdzie i kiedy takie ziarno posiać, żeby dało odpowiedni plon. He doesn't plant a seed in the middle of the winter on a barren field, but he chooses the right season and the right place to put that seed in the ground. On nie sieje tego ziarna na jakiejś wyjałowionej ziemi w środku zimy, tylko wybiera odpowiedni czas i odpowiednie miejsce, które będzie korzystne do tego, żeby to nasiono wyrosło. Similarly, the parents should calculate when is the best time to, you can say, conceive that child, and then there's more likelihood that the child will be a good devotee. Podobnie rodzice powinni jeszcze przed poczęciem
bardzo poważnie do tego podejść i wykalkulować ten właściwy czas na poczęcie dziecka, dlatego że to zwiększa szansę na to, że to dziecko będzie później dobrym wielbicielem, dobrym człowiekiem. But the modern scientists are so proud of their advanced knowledge, but they don't have any idea about this knowledge. I współcześni naukowcy, oni są tak dumni ze swojej wielkiej nauki, ale nie mają nawet pojęcia o tym, że istnieje coś takiego jak ta wiedza. And therefore they're producing the population, what Prabhupada says, unwanted population. I z tego powodu oni jakby produkują w cudzysłowie populację, którą Śrila Prabhupada nazywał niechcianą populacją, niepożądaną populacją. And the proof that the population is unwanted because is that there's so much abortion. I to jest właśnie powód, czy dowodem tego jest choćby to, że mamy tak wiele aborcji. Well, this is very sinful, and therefore the society is becoming more and more degraded. Ale jest to bardzo grzeszne i dlatego społeczeństwo staje się coraz bardziej i bardziej zdegradowane. So our movement is a revolution in the real sense that we want to change everybody's consciousness, not just replace one dictator with another. I dlatego nasz ruch jest prawdziwą rewolucją, dlatego że my nie dążymy do tego, żeby zastąpić jednego dyktatora innym, tylko żeby zmienić świadomość ludzi. Leaders who don't know the science of religion. Niestety, no, nie chodzi, są liderzy, którzy w ogóle nie znają nauki w postaci religii. This is the qualification for a real leader, that he knows the science of religion. A kwalifikacją prawdziwego lidera jest to, że on zna zasady religijne, naukę. This is not my religion, your religion, but these are principles of religion such as cleanliness, austerity, truthfulness and knowledge. Is it cleanliness, austerity, mercy? Oh, and mercy. Cleanliness, austerity, mercy, and what's the fourth one? Truthfulness. Cleanly, austerity, mercy, and truthfulness. I nie chodzi tutaj o jakieś zasady religijne mojej czy twojej religii, tylko te uniwersalne zasady, takie jak czystość, prawdomówność, wyrzeczenie i czystość, prawdomówność, wyrzeczenie i cleanliness, austerity, mercy and truthfulness. I miłosierdzie. So these things are not my religion, your religion, but these are actual principles of religion. Te zasady nie są z mojej czy z twojej religii, to są takie rzeczywiste zasady prawdziwej religii, każdej religii. So the king like Parikshit, he knew these principles perfectly well, therefore there was prosperity in the kingdom. Król Parikshit, czy królowie tacy jak król Parikshit, oni znali te zasady doskonale i dlatego tak bardzo pomyślnie rządzili. And these four principles, they correspond with our four principles of no illicit sex, no intoxication, no gambling, and no meat eating. I te cztery zasady, one w doskonały sposób odnoszą się też do naszych zasad. Zakazu nielegalnego seksu, jedzenia mięsa, hazardu i... Sorry, I just lost it. What's the... You got all four of them? Cleanliness, austerity, illicit sex, intoxication, gambling, and meeting. Intoksykacja jeszcze, przepraszam. Yeah. So this is why we take a vow when we get initiated to refrain from these four sinful activities. I właśnie dlatego my przysięgamy, składamy przysięgę w trakcie inicjacji, żeby powstrzymywać się od tych czterech czynności. Cleanliness corresponds with no illicit sex. Czystość wiąże się z nieuprawianiem nielegalnego seksu. If we're unclean in our heart, then we'll think nothing is wrong with illicit sex. Jeśli będziemy nieczyści w sercu, to będziemy uważali, że nie ma nic złego w nielegalnym seksie. Then, similarly, austerity corresponds with
No intoxication. Tak samo wyrzeczenie, ono odnosi się do nieintoksykowania się. Those who don't follow any principle of austerity, they think it's perfectly all right to get to become inebriated by some kind of drugs or intoxication. Ci, którzy nie stosują zasady wyrzeczenia, oni uważają, że jest całkowicie w porządku upić się czy stosować jakieś używki takie. And mercy corresponds with animal killing. A miłosierdzie odnosi się do zabijania zwierząt. If we don't show mercy to the animals, then how can we become merciful to everyone? Jeśli nie okazujemy miłosierdzia zwierzęciu, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to jak możemy okazać miłosierdzie komukolwiek innemu? And truthfulness is there. Cleanliness, austerity, mercy, yes, and truthfulness. Yes. So truthfulness means, what does that correspond with? No gambling. Yes. If we're gambling, means we have a cheating mood. I tak samo prawdomówność, ona odnosi się do hazardu. Jeżeli jakąkolwiek formę hazardu uprawiamy, to nasz umysł staje się przesiąknięty oszustwem, takim nastrojem oszukiwania. This is described that the cheater, he wants to cheat in the gambling also, just like the Pandavas were cheated out of the kingdom by Shukoni, who was throwing the dice, but he was cheating them. Tak samo Pandawowie, oni zostali oszukani i pozbawieni tej grze hazardowej swojego królestwa przez Shakuniego, który grał niby z nimi w kości, zorganizował tą grę, ale tak naprawdę oszukiwał. So in Kali Yuga, people don't have any idea about these principles of religion. I w Kali Yudze ludzie nie mają najmniejszego pojęcia o tych zasadach religii. They glorify the sinful activities. Wręcz gloryfikują, ubóstwiają te grzeszne czynności. Like here in America, there's one city, Las Vegas, is it? Where they have all the casinos and drinking and prostitution. Yes, yes. Tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy takie miasto, Las Vegas, gdzie no, tam się uprawia właśnie nielegalny seks, prostytucję, hazard, pełno kasyn, no, intoksykacji, alkoholu. And they advertise, come and enjoy in Sin City. Sorry. I nawet jest to reklamowane, żeby przyjechać i pocieszyć się troszeczkę w tym mieście grzechu. Sin City jako miasto grzechu jest reklamowane. So when the leaders encourage this kind of activity, we can imagine how the whole society becomes degraded. I kiedy nawet liderzy reklamują tego rodzaju aktywności, to możemy sobie tylko wyobrazić, w jaki sposób całe społeczeństwo staje się zdegradowane. But this movement is the only hope because we're the only ones who know these principles. Dlatego ten ruch jest jedyną nadzieją, dlatego że my jesteśmy jedynymi, którzy znają te zasady. They'll say, what's wrong with a little intoxication? Makes you feel good. Tak, ludzie mówią, a cóż coś złego w odrobinie intoksykacji, żeby troszeczkę sobie wypić. Przecież to tylko sprawia, że się dobrze czujesz. Text 13. Tasya pita mana raja viprai domya kripa dibi jaitakam karayam asha Vachayitva cha Mangalam. Translation. King Yudhisthira, who was very satisfied with the birth of Maharaj Bhikshit, had the purificatory process of birth performed. Learned Brahmins headed by Domya and Kripa recited auspicious hymns. Król Yudhisthira, bardzo zadowolony z narodzin Maharaja Parikshita, spełnił proces oczyszczający narodziny. Uczeni Brahmini na czele z Daumą i Kripą recytowali pomyślne hymny. There was also another, you can say, a yogya or a purificatory process when the child was born. Była też taka yagya, czy taki proces oczyszczający, kiedy dziecko już się urodziło.
There was there such a similar, when the child was conceived and then when the child is born, then at the next stage, when the child is a little grown up, again, there's a purificatory process. No więc były takie procesy oczyszczające, najpierw przed poczęciem, później kiedy dziecko się urodziło, później już po urodzinach też kilka dni później kolejny proces oczyszczający. Therefore, the people are all sudra, less than sudra. Dlatego w obecnych czasach ludzie są nawet mniej niż śudrami. They don't know what's right and what's not right. Nie wiedzą, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. This is mentioned in the 16th chapter of the Gita. They don't know what to do or what not to do. Jest to wspomniane w 16 rozdziale Bhagavad Gity. Ludzie nie wiedzą, co należy czynić, a czego nie należy czynić, co robić, czego nie robić. Purport, there is need for a good and intelligent class of Brahmins who are expert in performing the purificatory processes prescribed in the system of Varnashram Dharma. Unless such purificatory processes are performed, there is no possibility of a good population. In the age of Kali, the population all over the world is of sudra quality or lower for want of this purificatory process. It is not possible, however, to revive the Vedic process of purification in this age for want of proper facilities and good Brahmins. But there is the Pancharatrika system also recommended in this age. The Pancharatrika system acts on the sudra class of men, supposedly the population of the Kali Yuga, and is the prescribed purificatory process suitable in the age and time. Such a purificatory process is allowed only for spiritual upliftment and not for any other purpose. Spiritual upliftment is never conditioned by higher or lower parentage. Znaczenie. Istnieje zapotrzebowanie na dobrą i inteligentną klasę braminów, którzy byliby ekspertami w spełnianiu procesów oczyszczających przepisanych w systemie Varnashrama Dharmy. Dopóki takie procesy oczyszczające nie są spełniane, nie ma nadziei na dobrą populację, a w wieku Kali populacja na całym świecie jest w jakości śudra albo niższej niż śudra z powodu braku takich procesów oczyszczających. Przywrócenie wedyjskiego procesu oczyszczania w tym wieku jest jednak rzeczą niemożliwą. Brak bowiem odpowiednich warunków i dobrych braminów. Ale istnieje również system Pancharatrika, polecany dla tego wieku. System Pancharatrika działa na klasę ludzką kategorii śudra, przypuszczalną populację Kali Yugi. Jest to przepisany proces oczyszczający dla tego wieku i czasu. Taki proces oczyszczający jest przeznaczony tylko dla duchowej elewacji, a nie dla innego celu. Duchowa elewacja nie jest nigdy uwarunkowana przez wyższe czy niższe pochodzenie. So what is this Pancharatrika system? It means hearing and chanting and glorifying and remembering the Lord. I czym jest ten system? On polega na tym, że słuchamy, intonujemy i wielbimy Pana. So this is a system especially recommended in Kali Yuga. We don't have to take birth as Brahmin. From even as sudras, we can become purified on the spiritual side. I ten system jest polecany zwłaszcza w Kali Yudze i nie trzeba się urodzić jako Brahmin. Można przyjąć ten proces, będąc także śudrą, czy w jakiejś innej kaści, po prostu przez praktykowanie go i oczyszczanie się w ten sposób. But we have to take this the process very seriously. Ale musimy podejść do tego procesu bardzo poważnie. So we see practically that's not so easy. Ale z praktycznego punktu widzenia widzimy, że nie jest to takie łatwe. Because of the you can say deeply ingrained habits that we've formed over thousands of years. I to jest związane z tym, że przez tysiące lat wyhodowaliśmy sobie bardzo takie głęboko zakorzenione nawyki. That even though you go ahead, you finish? Yes. So even though in the Kali Yuga the process has been made very easy, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, but still we can't do it very steadily. You there? I mimo, że yeah, probably my internet is a bit weak because I'm traveling, but hopefully there's a storm outside, hopefully it's gonna manage. Wracając do tłumaczenia, w tym wieku, w którym jesteśmy, mimo że proces jest bardzo prosty
I jest powiedziane, że Harinama, 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 Eva Kevalam, czyli w tym wieku Kali nie ma żadnego innego sposobu niż intonowanie świętych imion Pana, to jest to dla nas bardzo trudne. But Prabhupada is saying here at the end of the paragraph, spiritual upliftment is never conditioned by higher or lower parentage. I właśnie pod koniec tego paragrafu, który przed chwilą czytaliśmy w znaczeniu, Śrila Prabhupada mówi, że absolutnie nie jest to uzależnione od naszego wyższego czy niższego urodzenia. So this is the mentality of some of the caste Brahmins. Even in Lord Chaitanya's time, there's a story to illustrate that. Nawet w czasach Pana Chaitani jest historia, która ilustruje to, co się obecnie dzieje, że kasty bramińskie obecnie też jeszcze twierdzą, jakoby byłoby to związane z narodzinami, ale ta historia Pana Chaitani, za czasów Pana Chaitani mówi właśnie, że jest inaczej. One of the followers of Lord Chaitanya, you can say, associated with the Muslims, and he was doing some sinful activity. So he went to the Hindu priest and he asked them what we should do, what he should do to become purified of the influence. A więc jedna z osób podążających za Paną Chaitanią miała kontakty z muzułmanami i zastanawiał się, co powinien robić, żeby oczyścić się, ponieważ był uważany za osobę niegodną. So the caste Brahmins, they told him he should drink boiling ghee. Więc kasta brahmińska powiedziała mu, że powinien wypić wrzące ghee. Means he should commit suicide. Co oznacza, że powinien popełnić samobójstwo. You can't drink boiling ghee and live. You die if you drink boiling ghee. Nie da się wypić wrzącego ghee, nie umierając przy tym. Kiedy wypijasz, to umierasz. So he went to Lord Chaitanya for a second opinion. Więc on zwrócił się do Pana Chaitani z prośbą o opinię. So Lord Chaitanya didn't approve of this caste Brahmin's advice. I Lord Chaitanya oczywiście nie pochwalał tej porady kasty Brahminów. He told him, no, if you chant Hare Krishna regularly, then you'll become purified of all the bad influences of the past. Powiedział mu, nie, to nie tak. Jeżeli będziesz intonował święte imię regularnie, to cię oczyści z twoich przeszłych grzeszów. So this is the process that Śrīla Prabhupāda has given, but we see practically it's difficult to follow, even the easy process. I ten proces dał nam również Śrīla Prabhupāda, ale widzimy z praktycznego punktu widzenia, że nawet tak prostą czynność jest nam trudno wykonywać, trudno za tym procesem podążać. After the Garbhadhan purificatory process, there are certain other sanskars, like Samanto Narayana, Sadha Lakshanam, etc. During the period of pregnancy, when the child is born, the first purificatory process is Jata Karma. This was performed duly by Maharaj Yudhisthira with the help of good and learned Brahmins like Domya, the royal priest, and Kripacharya, who was not only a priest but also a great general. Both these learned and perfect priests, assisted by other good Brahmins, were employed by Maharaj Yudhisthira to perform this ceremony. Therefore, all the sanskaras, purificatory processes, are not mere formalities or social functions only, but they are all for practical purposes and can be successfully performed by expert Brahmins like Domya and Kripa. Such Brahmins are not only rare, but are also not available in this age. And therefore, for the purpose of spiritual upliftment in the fallen age, the Goswamis preferred the purificatory process under Pancharatnika formula to the Vedic rites. Po procesie oczyszczającym Garbhadhana spełnia się inne samskary, takie jak Simanto Nayana, Sadhaba Kshanam i tak dalej, w czasie ciąży, a kiedy dziecko rodzi się, pierwszym procesem oczyszczającym jest Jata Karman. Wszystko to było należycie i w odpowiednim czasie spełnione przez Maharaja Yudhisthirę z pomocą dobrych i uczonych braminów, jak Daumi,
kapłana królewskiego, i Kripaczari, który był nie tylko kapłanem, ale i wielkim generałem. Obaj ci uczeni i doskonali kapłani w asyście innych dobrych braminów zostali zatrudnieni przez Maharadża Yudhisthirę, aby spełnić ceremonię. Zatem wszystkie samskary, procesy oczyszczające, nie są tylko zwykłymi formalnościami czy uroczystościami towarzyskimi, ale spełnia się je dla praktycznych celów i mogą być one pomyślnie spełnione przez doświadczonych braminów jak Daumya i Kripa. Tacy bramini nie są tylko rzadkością, ale są również nieosiągalni w tym wieku. Dlatego w celu duchowej elewacji w tym upadłym wieku Goswami polecają procesy oczyszczające według formuł Panchavatriki. So, the Goswamis stressed more on the Panchavatriki or the process of purification by Shravanam Kirtanam Vishnam. Dlatego Goswami, tutaj zauważamy, że Goswami polecali właśnie bardziej ten proces Panchavatriki, Shrivanam Kirtanam. But the other is, the other process is also valuable if there is proper priest and so on. Ale te inne wymienione tu procesy, one też są bardzo cenne, jeśli mamy dostęp do odpowiedniego kapłana i tak dalej. Here's mentioning when the woman is pregnant at a certain stage, then the arti is done to her to for purification, and the child in the womb is, so the woman is worshipped because she's carrying the child. Na przykład jednym z takich procesów jest to, że kiedy kobieta jest w ciąży, to w pewnym momencie robi się dla niej arati, gloryfikuje się ją właśnie dlatego, że ona nosi w sobie dziecko. So these things are not mere form. Żeby oczyścić, to jest proces oczyszczający. These are not mere formalities, Prabhupada says, or social functions only, but they are practical, they're for the practical purpose of purification. Więc to nie są jakieś ceremonie na pokaz, czy takie formalne tylko czynności, ale są to procesy oczyszczające. Kripacharya is the son of a great Rishi Sardaban, who was born in the family of Gotam. The birth is said to be accidental. By chance, the great Rishi Sardanba met Janapadi, a famous society girl of heaven, and the Rishi Sardana discharged semen in two parts. By one part, immediately a male child, by the other part, a female child were born as twins. The male child was later known as Kripa, and the female child was known as Kripi. Maharaj Satanu, while engaged in chase in the jungle, picked up the children and brought them up in the brahminical status by the proper purificatory process. Kripacharya later became the great general like Dronacharya, and his sister was married to Dronacharya. Kripacharya later on took part in the battle of Kurukshetra and joined the party of Duryodhana. Kripacharya helped kill Abhimanyu, the father of Maharaj Pariksit, but still, he was still held in esteem by the family of the Pandavas due to his being a great Brahmin as Dronacharya. When the Pandavas were sent to the forest after being defeated in the gambling game with Duryodhana, Dhritarashtra entrusted the Pandavas to Kripacharya for guidance. After the end of the battle, Kripacharya again became a member of the Royal Assembly, and he was called during the birth of Maharaj Pariksit for recitation of auspicious Vedic hymns to make the ceremony successful. Maharaj Yudhisthira, while quitting the palace for his great departure to the Himalayas, entrusted Kripacharya with Maharaj Pariksit as his disciple, and he left home satisfied because of Kripacharya's taking charge of Maharaj Pariksit. The great administrators, kings, and emperors were always under the guidance of learned Brahmins like Kripacharya, and thus were able to act properly in the discharge of political responsibilities. Kripacharya jest synem wielkiego Rishiego Sardbana i urodził się on w rodzinie Gautamy. Mówi się, że te narodziny były przypadkowe. Przez przypadek wielki Rishi Sardban spotkał Janapadi, słynną prostytutkę niebiańską, i w rezultacie wypuścił on spermę w dwóch częściach. Z jednej natychmiast urodził się chłopczyk, a z drugiej dziewczynka, jako bliźniaki.
Chłopiec był później znany jako Kripa, a dziewczynka jako Kripi. Maharadża Shantanu znalazł ich w czasie swego polowania w dżungli i wychował ich w statusie bramińskim przez odpowiednie procesy oczyszczające. Kripacharya stał się później wielkim generałem, jak Dronacharya, który poślubił jego siostrę. Później Kripacharya wziął udział w bitwie na polu Kurukshetra po stronie Duryodany. Kripacharya pomógł zabić Abhimanyu, ojca Maharadży Parikshita, ale ciągle cieszył się on szacunkiem rodziny Pandawów z powodu swoich wielkich kwalifikacji bramińskich, nieustępujących kwalifikacjom Dronacharii. Kiedy Pandawowie po przegranej grze hazardowej z Duryodaną zostali zesłani do lasu, Dhritarashtra powierzył Pandawów kierownictwu Kripacharyi. Po zakończeniu bitwy Kripacharya ponownie stał się członkiem królewskiego zgromadzenia i został on wezwany w czasie narodzin Maharadży Parikshita do recytacji pomyślnych hymnów wedyjskich, tak aby uczynić ceremonię pomyślną. Kiedy Maharadża Yudhishthira opuszczał pałac, aby udać się w Himalaje, powierzył on Kripacharyi Maharadżę Parikshita jako ucznia. Był on zadowolony, że Kripacharya ma pod opieką Maharadżę Parikshita. Wielcy administratorzy, królowie i cesarze byli zawsze pod kierownictwem uczonych braminów jak Kripacharya i tym sposobem byli oni w stanie właściwie wypełniać swoje polityczne obowiązki. Text 14. Hiranyam gam mahim brahman asiyavas avari nipatir varan pradat shravanam cha viprabhya Raja Tirte Isa Tirtavit. Translation. Upon the birth of a son, the king, who knew how and where and when charity should be given, gave gold, land, villages, elephants, horses, and good food grains to the Brahmins. Król, który wiedział, jak, gdzie i kiedy powinna być dana jałmużna, rozdał braminom złoto, ziemię, wioski, słonie, konie i dobre ziarna zbożowe z okazji narodzin syna. So this giving in charity is mentioned in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, how to give charity to the proper person at the proper time. I w 18 rozdziale Bhagavad Gita również jest ta charytatywność, ta dobroczynność opisana, kiedy, jak, gdzie i komu należy jej udzielać. Prabhupada, only the Brahmins and Sannyasis are authorized to accept charity from the householders. In all the different occasions of sanskaras, especially during the time of birth, marriage, and death, wealth is distributed to the Brahmins because the Brahmins give the highest quality of service in regard to the prime necessity of humankind. Who's talking? Kto mówi? The charity was substantial. Prosimy o wyciszenie mikrofonu. The charity was substantial in the shape of gold, land, villages, horses, elephants, and food grain, with other materials for cooking, complete foodstuff. And the Brahmins were not therefore poor in the actual sense of the term. On the contrary, because they possessed gold, land, villages, horses, elephants, and sufficient grain, they had nothing to earn for themselves. They would simply devote themselves to the well-being of the entire society. Znaczenie. Tylko bramini i sanyasini mają prawo przyjmować jałmużnę od gospodarzy. Jałmużnę rozdawano z okazji różnych samskar, szczególnie w czasie narodzin, małżeństwa, śmierci. Rozdawano wtedy wiele bogactw wśród braminów, ponieważ bramini dają najwyższej jakości służbę w zakresie pierwszej potrzeby ludzkości. Jałmużnę dawano w postaci złota, ziemi, wiosek, koni, słoni i ziarna zbożowego oraz innych produktów żywnościowych. Tak więc bramini nie byli ubodzy w rzeczywistym tego słowa znaczeniu. Przeciwnie, ponieważ posiadali oni złoto, ziemię, wioski, konie, słonie i dostateczną ilość ziarna, nie musieli oni zabiegać o nic dla siebie, po prostu mogli się oni poświęcić dla dobra całego społeczeństwa. The word Tirthavit is significant because the king knew well where and when charity was to be given. Charity is never unproductive or blind. In the Shastras, charity was offered to persons who deserve to accept charity by dint of spiritual enlightenment. The so-called Darya Narayan, a misconception of the Supreme Lord by unauthorized persons, is never to be found in the Shastras as the object of charity. Nor can a wretched poor man receive much munificent charity in the way of horses, elephants, land, and villages. The conclusion is that the intelligent men or the Brahmins specifically engaged
in the service of the Lord were properly maintained without anxiety for the needs of the body. And the king and other householders gladly took after all their comforts. Go ahead. Słowo tirkawit jest znaczące, ponieważ król dobrze wiedział, kiedy i gdzie powinno się rozdawać jałmużnę. Jałmużna nie jest nigdy bezowocna czy ślepa. W siastrach jałmużna była ofiarowana osobom, które zasługiwały na nią przez wzgląd na ich duchowe oświecenie. Tak zwani Daridra Narayana, czyli nieautoryzowane osoby posiadające błędne pojęcie o najwyższym panu, nigdy nie są uważane w siastrach za obiekt jałmużny. Ani też nieszczęśliwy, biedny człowiek nie może otrzymać takiej jałmużny w postaci koni, słoni, ziemi i wiosek. Wniosek końcowy jest więc taki, że inteligentni ludzie, czyli szczególnie bramini zaangażowani w służbę dla Pana, byli właściwie utrzymywani, nie troszcząc się o potrzeby ciała, albowiem król i inni gospodarze z ochotą troszczyli się o wszelkie ich wygody. It is enjoined in the shastras that as long as a child is joined with the mother by the navel pipe, the child is considered to be of one body with the mother. But as soon as the pipe is cut and the child is separated from the mother, the purificatory process of jata karma is performed. The administrative demigods and past forefathers of the family come to see a newly born child. Such an occasion is specifically accepted as the proper time for distributing wealth to the right persons productively for the spiritual advancement of society. W siastrach jest powiedziane, że dopóki dziecko jest połączone z matką przez pępowinę, dopóty jest ono uważane za jedno z ciałem matki. Ale skoro tylko pępowina zostaje odcięta i dziecko zostaje oddzielone od matki, spełnia się wtedy proces oczyszczający jata karman. Zarządzający półbogowie i zmarli przodkowie rodziny przychodzą, aby zobaczyć to nowonarodzone dziecko i taką okazję uważa się za szczególnie pomyślną do rozdawania dóbr właściwym osobom, mając na uwadze duchowy rozwój społeczeństwa. But we know that Nanda Maharaj also, he gave profusely charity when Krishna was born. I my też wiemy, że Nanda Maharaj bardzo hojnie rozdawał jałmużnę, kiedy urodził się Pan Krishna. Okay, any questions or comments? Czy są jakieś pytania, komentarze? Okay, Mother Anna, what's your question? Guru Maharaj, my obeisances. Yes, I have a question actually. Sometimes we give some promises to people, to devotees also, and forgot about them. So how we can manage this situation? Does saying some apologize or I'm sorry is enough in such case? Go ahead, question. Tu się pojawiło pytanie o to, że my czasem robimy jakieś obietnice innym baktom, no i zapominamy o nich. I w jaki sposób powinniśmy się zachować? Czy wystarczy przeprosić? Czy jak podejść do tego tematu? Well, if we offended somebody by forgetting, then we should apologize sincerely and make a determination not to make the same mistake again. Więc jeżeli kogoś, coś komuś obiecamy, a później nie wywiążemy się z tej prośby, to po pierwsze powinniśmy bardzo szczerze przeprosić, a po drugie z determinacją podejść do tematu i obiecać sobie. You know, it depends. What is that noise? Nie popełniać. Somebody's playing. Co to za hałas w tle? Ktoś gra w jakimś instrumencie? It depends on the offense we committed. Well, I mean, if we forgot that something important, then yeah, we should be sincerely repentant. To zależy od tego, no, jak odwagi sytuacji. Jeżeli zapomnieliśmy o czymś niezwykle ważnym, to oczywiście powinniśmy odbyć poważną pokutę, podejść do tego z takim. Just like you're a Catholic, so when you went to confession, you had to confess your sins and then make a act of contrition that you would not do the same thing again. Tak samo jak na przykład ktoś jest katolikiem i idzie do spowiedzi i wyznaje swoje grzechy,
to taką no, główną zasadą, która tam się powinna pojawić, jest to, że w bardzo poważny sposób obiecujemy, że już nie będziemy tych samych błędów, czyli grzechów popełniać. We may be forgiven once, twice, three times, but we can't just go on doing the same nonsense. Oczywiście, no możemy, można nam wybaczyć jeden, drugi, trzeci raz, ale nie powinniśmy praktykować tego nonsensu w kółko. Any more? That's okay. Czy to wystarczy, ta odpowiedź? Anyone else? Yes, I have a question. It's about charity. It's very beautifully described in Bhagavad Gita, but what about charity to our family or friends who might have a completely different lifestyle? Should we limit it, or is it okay to be very charitable with them as well? Moje pytanie dotyczyło tego, czy jeżeli chodzi o jałmużnę, czy dary w przypadku rodziny, czy przyjaciół, którzy mają na przykład zupełnie inny styl życia od nas, czy też powinniśmy tutaj ograniczyć taką jałmużnę, czy powinniśmy dalej być bardzo hojni wobec nich? No, I mean, this is mentioned in the Bhagavad Gita, I mentioned the 18th chapter, that if we give charity to those in the mode of ignorance or passion, it doesn't benefit them. No i tu jest powiedziane w 18 rozdziale Bhagavad Gita, że kiedy my dajemy dary osobie, która jest w gunie ignorancji czy pasji, to nie przynosi im korzyści. I gave the example of some life members, businessmen that I knew in India, who gave charity to the poor people in the cold. In the winter, they were sleeping outside without proper blankets. So this friend of mine, he brought them all nice warm blankets. And when he came back 2 weeks later, the blankets were gone. They were again sleeping in the cold because they had taken the blankets, sold them, got alcohol, and then they misspent the money. Tutaj Maharaj podał przykład swojego znajomego, który był takim dosyć zamożnym biznesmenem. I no, chciał pomóc osobom, które były bezdomne i było bardzo zimno, więc on im kupił koce, żeby mogły się przykryć tymi kocami. Ale nie minął tydzień czy dwa, jak te osoby znowu spały na tym zimnie zmarznięte, dlatego że sprzedały te koce, żeby kupić sobie alkohol, upić się, no i wrócić do punktu wyjścia. So you have to give something that will benefit them in a Krishna conscious sense. Więc należy dawać takie dary, należy dać coś, co będzie korzystne w sensie jakby rozwijania świadomości Boga, świadomości Kryszny. Well, like you can give nice prasadam. You can cook yourself something nice for them and offer them, and that way they'll benefit by eating it. Możesz na przykład ugotować jakieś pyszne prasadam i w ten sposób oni odniosą korzyść z jedzenia tego. Anyone else? Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Yes, Guru Maharaj, there is one question from Padmapriya Mataji from the previous lecture. You are mentioning that Maya does a very good service in the sense that she kicks the living entities so that they become serious and again turn to their back towards Krishna. So, but in our life, we experience that even after repeated kicking, we do not get rectified of our forgetfulness or of our mentality. So how to understand this? Tutaj pojawiło się pytanie od Padmapriyi Mataji z jego wykładu odnośnie Mai, która jest taki... We can't hear you properly. Maybe somebody else can translate. Doskonale wykonuje swoją pracę. Możemy, sorry, czy mnie słychać? Chyba internet przerywa. Is it any better now? Now it's better. Okay.
A więc tutaj pytanie było o właśnie Maję i w jaki sposób my możemy coś z tym zrobić, dlatego że ona jest tak doskonałym sługą Pana Kryszny, że pomimo, że tak wiele lekcji od niej dostajemy, to dalej jest nam trudno skutecznie tą wnioski z tej lekcji wyciągnąć, więc co możemy z tym zrobić? So yeah, that's the problem. We don't improve ourselves and therefore our progress is very slow. Tak, to jest problem. My nie pracujemy nad sobą, nie poprawiamy swoich zachowań i dlatego nasz postęp jest bardzo powolny. Our mind is our worst enemy. It will tell us, no, we don't, now we can't chant our rounds. Nasz umysł jest naszym największym wrogiem. On nam mówi, nie, teraz nie będę w stanie pomantrować swoich rund. Now it's too difficult to follow all four regulative principles. No, to podążanie za tymi czterema zasadami regulującymi jest za trudne. So therefore our progress is slow. I właśnie z tego powodu nasz postęp jest tak powolny. But the mind will justify, oh no, because the circumstances are so difficult, we couldn't finish our round, we couldn't follow four principles. Ale umysł będzie to zawsze sobie usprawiedliwiał. Mówił, nie, to dlatego, że okoliczności były takie trudne, nie udało mi się rund skończyć, albo nie udało mi się tych czterech zasad przestrzegać, to jest, nie mam jak. Sometimes the example is given, you have bamboo stilts, and on the top of the bamboo high pole, the pot is there, and the fire is way below. And if somebody says, what are you doing? He said, no, I'm cooking. Fantastyka. Taki przykład jest podawany czasem w tym kontekście, że ktoś na bardzo wysokim bambusie powiesi garnek, no i poniżej na ziemi zrobi ognisko. No i ludzie ze zdziwieniem mogą go pytać, co ty wyprawiasz? A on mówi, nie, ja przecież gotuję, ja tu gotuję. But the real process is you put the pot right next to the fire. Ale prawdziwy, właściwy proces polega na tym, że ty ten garnek umieszczasz zaraz nad ogniem, tuż nad ogniem. But it's always voluntary, so what can be done? Ale to jest zawsze proces dobrowolny, więc cóż można począć? Just like I have a practical experience, I get letters from my aspiring disciples who can't chant 16 rounds, they can't even chant 4 rounds steadily. Tak jak ja otrzymuję bardzo dużo listów od wielbicieli, od uczniów, że nie są w stanie mantrować 16 rund. Tak naprawdę nawet nie są w stanie czasem czterech rund w taki stabilny sposób intonować. Today I got a letter from such a person and they say Monday I chanted 8 rounds, Tuesday I chanted 0 rounds, Wednesday I chanted 2 rounds, Thursday I chanted 0 rounds, Friday I chanted 16 rounds. But they can't be steady even with 2 rounds. Na przykład dostałem taki list ostatnio, że w poniedziałek zrobiłem 8 rund, we wtorek zrobiłem 0 rund, w środę zrobiłem 4 rundy, w czwartek zrobiłem 0 rund, w piątek zrobiłem 16 rund, ale oni nawet z dwoma rundami nie są w stanie być stabilni, systematyczni. So then this progress is very slow. I z tego powodu postęp jest bardzo powolny. And they won't be allowed to be initiated. I nawet nie zostaną dopuszczeni do inicjacji, nie będzie wolno im tego zrobić. Because Prabhupada was strict. Nobody, he initiated nobody unless they were chanting 16 rounds. Śla Prabhupada był tutaj, to jest związane z tym, że Śla Prabhupada był tutaj bardzo ścisły w tej zasadzie, że nikomu, nie powinno się nikogo dopuszczać do inicjacji, dopóki nie intonuje 16 rund w stabilny sposób. Okay, let's chant japa. Także pointonujmy trochę japa. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
What is that noise? Co to za hałas? Nie wiem, właśnie ktoś tam zapuszcza. Krishna, 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 Krishna
Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Muszę już iść, do zobaczenia w niedzielę. Thank you. Bye.